Maciej Wiśniewski, witam Państwa w programie Reportaż Tygodnia, w którym dzisiaj opowiemy o programach wyborczych trzech partii. Dwie z nich są w Sejmie, trzecia dopiero powstała. O jakich partiach mowa? Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch. I Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina. Wszystkie te komitety liczą. Mają zarejestrowane komitety we wszystkich okręgach i liczą prawie, że 130, tam Polska Razem liczy 129 posłów, ale to nieważne, jeden poseł mniej ich strata, jak to się mówi. Na początek może... Dobrze, przechodzimy dalej. Program Prawa i Sprawiedliwości w internecie znaleźć nie mogłem, ale za to w internecie jest program następnego Komitetu Wyborczego, czyli koalicji Europa Plus Twój Ruch, którą chcemy właśnie teraz zaprezentować. Jeden. Zapewnienie bezpiecznych podstaw do wprowadzenia euro. Unijne fundusze strukturalne to paliwo dla polskiej gospodarki. Niestety prawdopodobnie kończy się ona za 7 lat. Więcej Europy, więcej demokracji. Demokracja w Unii Europejskiej nie osiągnęła jeszcze stopnia rozwoju, jaki w państwach narodowych stał się normą niż w sobie XX wieku. Innowacje i nowa energia dla rozwoju. Pomimo wysokiego bezrobocia w całej Polsce istnieje wiele wolnych miejsc pracy. Szacuje się, że w roku 2015 w sektorze informacyjnym będzie ich 900 tysięcy. Wakaty te istnieją równolegle z wysokim bezrobociem, ponieważ wykształcenie i umiejętności osób szukających pracy nie są dopisywane do potrzeb rynkowych. Sprawniejsza administracja i łatwiejsze wejście na rynek. W instytucjach Unii Europejskiej trwają aktualne negocjacje nad decyzją w sprawie wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudniania. Praca dla Europejczyków. Bezrobocie jest najpoważniejszym problemem Europy. Zarówno w nowych, jak i w starych państwach członkowskich muszą powstać nowe miejsca pracy, a dalsze przenoszenie aktywności przemysłowej z Europy do innych regionów świata musi zostać zatrzymane. Liberalizacja handlu jest korzystna dla europejskich gospodarki. Sprawiedliwia to jednak zgody na stosowanie tak zwanego dumpingu prawniczego.
Kolejny punkt, elastyczna gospodarka. Współczesne gospodarki w coraz większym stopniu oparte są na władzy, a nie na sile rolniczej. Wymagają bardziej elastycznego gospodarowania prawem. Wsparcie polskiego rolnictwa i małych i średnich przedsiębiorstw. Polska wieś mimo pozytywnych przemian nadal stanowi przechowalnię ludzi pozbawionych możliwości podjęcia pracy poza rolnictwem. Równość na rynku pracy w życiu społecznym. Tu chodzi o to wyrównywanie szans między kobietami i mężczyznami. Zresztą tydzień temu można było obejrzeć taki program, gdzie Janusz Korwin-Mikke właśnie rozmawiał z Kazimierą Szczuką o równym traktowaniu kobiet. Zresztą zapraszam do oglądania, do oglądnięcia sobie program Tak czy nie. I Kazimiera Szczuka kontra Janusz Korwin-Mikke. Kolejnym punktem to umożliwienie budowy mieszkań na wynajem ze środków publicznych. Unijne przepisy o pomocy publicznej co do zasady zezwalają na subsydia państwowe dla przedsiębiorców wykonujących działalność tak zwaną w tak zwanym ogólnym interesie gospodarczym. To, co dokładnie zostanie uznane za taki rodzaj działalności, a tym samym zwolnione będzie od zakazu państwowych subsydiów, zależy od szczegółowych przepisów. W ostatnich latach program budownictwa mieszkaniowego realizowane są w Szwecji, Francji i Holandii. Stały się one obiektem skarg deweloperów do Komisji Europejskiej pod zarzutem niezgodności z europejskimi przepisami o pomocy publicznej. Następny punkt. Przyjazny i otwarty internet. Bardzo ważne jest to, aby wszyscy obywatele mieli zagwarantowany dostęp do internetu, który staje się nieodzowny nie tylko jako źródło informacji, lecz także jako ognisko życia społecznego oraz politycznego. Dalszy rozwój usług świadczonych przez internet może zrewolucjonizować naszą gospodarkę, jednak wdrożenia jednolitych norm legislacyjnych, w tym ochrony konsumentów w internecie, zajmie to niezwykle wiele czasu. Kolejny punkt programu to prawo autorskie wspierające kreatywność. Regulacje dotyczące prawa autorskiego są w dużej mierze zintegrowane na poziomie Unii Europejskiej, dlatego zmiana sposobu ich dlatego potrzebna jest zmiana sposobu ich definiowania i ochrony. Wzmocnienie praw konsumentów, ochrona klimatu i bezpieczeństwo energetyczne, czysty transport i wydajny oraz łatwiej na migracji i ochrona praw
polskich pracowników za granicą. To są kolejne kolejne postulaty do eurowyborów koalicji Twój Ruch, koalicji Europa Plus Twój Ruch, a teraz Komitet Wyborczy Polska razem Jarosława Gowina. Polska razem Jarosława Gowina stawia w swoim programie na polskie przedsiębiorstwa, ale to nie jest pierwszym punktem. Pierwszym punktem jest gospodarka i demografia. Polacy mają prawo być traktowani jak wszyscy inni pracownicy Unii Europejskiej. Zresztą gospodarka i demografia to się już powtarza w wielu programach wyborczych. To tak fajnie brzmi, trzeba podawać, trzeba coś zrobić, żebyśmy nie wyginali, ale co zrobić, no właśnie, chyba najlepiej, największym przykładem tego jest Przemysław Wipler, który razem ze swoją żoną ma już piątkę dzieci. A my może przejdziemy do punktu drugiego. Oszczędna Unia. Mniej, więcej wolności, mniej regulacji. Będziemy działać na rzecz ograniczenia przepisów unijnych. Zaproponujemy deregulację unijnych przepisów dotyczących gospodarki. Nigdy nie zagłosujemy za dodatkowymi wydatkami na unijną administrację. Będziemy walczyć o oszczędność w Unii. Jesteśmy za ograniczeniem liczby urzędników unijnych i obcięciem niepotrzebnych wydatków. Tworzymy system pełnej transparentności wydatków posłów Europy. Stworzymy najbardziej przejrzysty model mandatu posła, sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. No i trzeci punkt. Polska w Unii Europejskiej. Będziemy chronić konstytucję RP przed zakusami europejskich biurokratów. Jesteśmy za obowiązkową oceną wszystkich skutków regulacji unijnych przed ich wprowadzeniem. Będziemy walczyli o więcej Polaków na stanowiskach w Unii. Wspólne decydowanie o obsadzie stanowiska komisarza w imieniu Polski. To jest trzeci punkt. Czwarty punkt. Europa i energia. Tania energia dla Polski. Zainicjujemy polską transformację energetyczną. Nie zagłosujemy za regulacją ograniczającą wydobycie gazu. Doprowadzimy do powstania unijnego raportu w sprawie realizacji zasady bezpieczeństwa energetycznego zapisanej w traktacie lizbońskim. Nie zgodzimy się na opodatkowanie energii. Będziemy bronić polskiego węgla. Jesteśmy za rozwojem nowoczesnych technologii jako wydobycia i używania węgla.
Bezpieczeństwo i polityka zewnętrzna, wspólna polityka i zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej odniesie sukces, gdy nie będzie na siłę wręczać innych państw członkowskich. Jesteśmy przeciw powoływaniu sił zbrojnych na poziomie europejskim. Jesteśmy za ścisłą współpracą Unii Europejskiej z NATO. Będziemy budować regionalną oś współpracy państw Europy Środkowej. Jesteśmy za perspektywą członkowstwa dla wschodnich sąsiadów. Podpisaniem z nimi umów stowarzyszeniowych oraz zniesieniem systemu wizowego dla krajów Partnerstwa Wschodniego. Jesteśmy za zniesieniem wiz dla wschodnich sąsiadów. Doprowadzimy do powstania Uniwersytetu Partnerstwa Wschodniego. I ostatni, szósty punkt. Jesteśmy za skutecznym reagowaniem Unii Europejskiej na przejawy dyskryminowania mniejszości narodowych. Będziemy negować za każdym razem, gdy dojdzie do prześladowania religijnych, przejawów dyskryminacji, a szczególnie prześladowania chrześcijan. I będziemy bronić dziedzictwo historyczne naszej części Europy i broni się przed zakłamaniem. To był program Polski Razem. Niestety nie mogłem przedstawić programu Prawa i Sprawiedliwości ze względu, że go nie ma na stronie internetowej PiS-u. Jutro programy Polityka z Uśmiechem przedstawię program, jeżeli będzie na stronie internetowej, no, Komitetu Wyborczego Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikke, Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej i Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Te programy jutro zapraszam na program Polityka z Uśmiechem. A ja już dziękuję, Maciej Wiśniewski.